Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest postać graficzna liczby zespolonej, która spełnia dany warunek. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz ewentualnie jakieś kolory, linijka, tak żebyście mogli potem narysować dany zbiór liczb zespolonych i możemy rozpoczynać nasze zadanie. Polecenie do naszego zadania brzmi, abyśmy narysowali zbiór liczb zespolonych z, który spełnia warunek podany na tablicy. To znaczy argument z plus 2 minus i ma się równać pi. No więc moi drodzy, o co chodzi? Jeżeli pojawia się w pewnym warunku równość, to znaczy, że nasz warunek będzie po prostu w postaci prostej. Czyli my mamy zaznaczyć pewne proste, które spełniają dany warunek. Pewną prostą, przepraszam, która spełnia dany warunek, ale w naszym przypadku, gdybyśmy mieli po prostu, że argument z liczby z równa się pi, no to po prostu zaznaczylibyśmy sobie ujemną część osi x, czyli to jest ta część, w której mamy faktycznie kąt pi, bo wiemy, że jeżeli mamy podane na początku naszych zbiorów to ARG, czyli argument liczby zespolonej, to chodzi nam o kąt, który tworzy pewna półprosta zawierająca liczbę zespoloną, którą mamy w zadaniu z dodatnią osią x. Czyli, moi drodzy, na początku musimy zaznaczyć naszą liczbę zespoloną, ale tutaj za dobrze tej liczby nie widać i żeby to zrobić, musimy przekształcić to wyrażenie w nawiasie. Czyli my musimy zrobić coś takiego, że tutaj zamienimy znaki minus, dlaczego zaraz Wam powiem, czyli to musi być minus, czyli minus i minus da nam z powrotem plus, czyli minus 2 plus i równa się pi. Dlaczego? Dlatego, że tylko w tej postaci możemy odczytać naszą szukaną liczbę zespoloną, którą jest ta liczba w tym tutaj nawiasie. Czyli tak jakby odejmowanie daje nam możliwość odczytania tej liczby, kiedy macie dodawanie, musicie je na początku zamienić. Czyli tak jakby naszą liczbą wyjściową z0 jest liczba minus 2 plus i my na początku postaramy się tę liczbę tutaj narysować. Czyli sobie rysujemy tutaj układ współrzędnych. Jeżeli macie kratki, to możecie to zrobić naprawdę bardzo czytelnie, czyli tu jest część rzeczywista liczby zespolonej, natomiast tu jest część urojona. No i teraz zaznaczamy sobie naszą liczbę, czyli to jest nasza liczba minus 2, czyli to jest jej część rzeczywista, czyli tu mamy minus 1, minus 2, a część urojona wynosi 1, czyli tu będzie 1, a zatem nasza liczba zespolona z0 jest gdzieś tutaj, ja ją podpiszę tutaj. I teraz my mamy zaznaczyć argument tej liczby równy pi. No i teraz, moi drodzy, jak to by było? Gdybyśmy chcieli zaznaczyć ten kąt, no to jak już wspominałam, to ma być kąt, który ona tworzy z dodatnią osią, częścią osi x, czyli jest jakby tutaj naszą osią jest ta część rzeczywista. Tylko że zobaczcie, nam się to wszystko poprzesuwało, bo normalnie kąty zaznaczamy w ten sposób i wyobraźmy sobie, że nasz układ, środek układu tutaj, ten punkt początkowy przesunął się i tym początkowym układem jakby jest liczba z. Czyli żeby znaleźć to, co my chcemy, musimy poprowadzić półprostą równoległą do osi x. Czyli tak jakbyśmy tutaj, mówię, przesuwali ten cały środek i zbiorem, który my szukamy, to będzie zbiór półprosta, która faktycznie da nam kąt pi, czyli kąt 180 stopni. Czyli to jest, moi drodzy, to, czego my tutaj szukamy. To jest ta część tutaj, nasza odpowiedź do naszego zadania. Czyli to jest ten moment, kiedy my znajdujemy liczbę, której właśnie kąt, który tworzy, jest równy pi. I moi drodzy, to jest na dobrą sprawę koniec naszego zadania. Narysowaliśmy to, co chcieliśmy, czyli w sumie wydaje mi się, że łatwiej to zadanie rozwiązać jest w momencie, w którym mamy do czynienia z nierównością, bo wtedy możemy na przykład stworzyć jakiś moduł. Natomiast kiedy macie właśnie do czynienia z równaniem, tutaj musicie właśnie poprzesuwać sobie odpowiednie kąty, bo gdybyśmy się zastanowili i na przykład próbowali narysować, połączyć na przykład tę tutaj liczbę zespoloną z układem i próbować narysować kąt, ten kąt nie byłby równy pi, on by był równy mniej niż pi, czyli mniej niż 180 stopni. Czyli jedyną prostą, która spełnia, to jest właśnie ta prosta, która tutaj
się u nas znajduje. I to jest, moi drodzy, koniec zadania. Mam nadzieję, że ono jest mniej więcej dla Was czytelne. Jeżeli nie, to piszcie do nas. Chętnie pokażemy Wam podobny przykład na innym tutaj, znaczy podobny rysunek na innym przykładzie. Jeżeli natomiast chcecie, macie jakieś pytania, wątpliwości, chcecie, żebyśmy umieścili jakieś inne zadanie z innego zagadnienia, to także piszcie do nas na adres mailowy, który znajduje się w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.